dzięki przeróżnego rodzaju zabiegom politycznym i możliwościom, które zostały do maksimum myślę wykorzystane, to właśnie ci ludzie wprowadzili stan wojenny, winni są tych wszystkich przyjąć. Jak na razie tej odpowiedzialności. Nie jest, jest takie powiedzenie, że historia osądzi. Ale ja uważam, tak, to jest prawda, że historia osądzi. Tylko żeby ludzie na co dzień mogli normalnie żyć, żeby mogli odczuwać satysfakcję ze swojego życia, żeby mogli powiedzieć, moje życie jest dobre. I żeby sami chcieli, umieli, potrafili starać się o dobro, muszą również mieć poczucie, że to, co jest złe, to, co było złe, to będzie kara. Ja sama pod słowem kara nie myślę tutaj o karze dla generała Jaruzelskiego, żeby przyszedł do więzienia i tam siedział do końca swojego, ale powinien mieć proces sądowy, bo tak się dzieje w każdym uczciwym państwie demokratycznym. Uczciwy proces, w którym również generał Jaruzelski miał prawo do obrony, ponieważ w każdym państwie demokratycznym w uczciwym procesie sądowym oskarżony ma prawo do bronienia się i tego prawa nie może nikomu odmówić. Bardzo wielu tych, którzy właśnie w okresie stanu wojennego mieli sprawy sądowe lub nawet tych spraw nie mieli, właśnie byli pozbawieni prawa do obrony. I to jest nieludzkie. I powinien być osądzony sprawiedliwie, czyli powinno być ogłoszone jego wina i kara. Karą myślę dla tych ludzi, ale to właśnie byłoby publiczne ogłoszenie ich winy, jak również to, o czym myślę, że może wielu z Was słyszało, mówi ostatnio. Ludzie, którzy przez lata całe życie wysokie stanowiska państwowe, zachowują pewne tak zwane przywileje. Do takich przywilejów należy również wysoka renta czy wysoka emerytura. Generał Jaruzelski niestety, z całą świadomością mówię niestety, polewa na tym bardzo i cierpię z tego powodu, był również przez bardzo krótki okres czasu, ale również prezydentem. Wydawało mi się mogło Nowej Rzeczypospolitej w 89 roku. I z tego tytułu, że był prezydentem, ma do końca życia zachowane przywileje. Według mnie karą dla niego jest odebranie tytułu generalskiego, zdegradowanie do szeregowca i odebranie przywileju prezydencji. Taka kara nie powinna być. Nie po to, żeby to się powinno. Jest po prostu stary i chory. I to nie jest żadna choroba wykonana, bo tak rzeczywiście jest. Więc myślę, że z powodu właśnie takich ludzkich, humanitarnych, ludzi starych, nie powinno się trzymać przywileju. Powinien być w swoim własnym domu, powiedzmy taką, takiej, jaką ma każdy przeciętny człowiek. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że ci, którzy bardzo wiele przeszli, którzy z powodu, ja stosunkowo krótko nie pracowałam, bo powiedzmy, że z około 1,5 roku nie pracy nie mogła postać, ale byli tacy, którzy przez całe lata 80. nie mogli pracować, chorowali w międzyczasie, nie mają tam koniecznych według przepisów wypracowanych lat pracy, nie należy im się w związku z tym ani renta, ani emerytura, nie żyją z jakichś tam marnych zasiłków opieki społecznej, a ich taki oprawca, no nie mówię, że ma luksusy, bo to na pewno nie, ale nieźle mu się dzieje. I to jest też jedna z niesprawiedliwości, którą człowiek bardzo głęboko odczuwa. I myślę, że powinno to być. Pamiętać o tamtych wydarzeniach, bo to jest chyba największy hołd, który możemy oddać ofiarom tamtego
nie chodzili w mundurach, chodzili w takich normalnych. I w 79 roku właśnie do Biblioteki do pracy przyszedł tam Krzysztof, na zostanie będę mówiła, młody człowiek po studiach, kończył je w Wrocławiu, chyba etnografię, w Uniwersytecie Wrocławskim i przyszedł do pracy w bibliotece i w 81 roku, ale jeszcze przed stanem wojennym, chyba na jesieni, przyszedł właśnie z biblioteki do pracy w służbie bezpieczeństwa i tak się potem ułożyło, że pod sam koniec stycznia jeden z moich kolegów bibliotekarzy po ogłoszeniu stanu wojennego był takim twórcą Gazeta Wojenna. Czasopismo się tak nazywało, bo to jest jedna taka karta A4. Wyszedł jeden numer i drugi numer był przygotowany, no ale ten mój kolega został aresztowany i właśnie jako aresztujący przyszedł do niego jego wcześniejszy kolega Krzysztof. Takie historie się też zdarzyły. Ze względu na to, jak bardzo zakłamany system był poprzedni system, w którym żyli właśnie rodzice. To czy jeszcze w tym momencie pytania? Czy realne było zagrożenie rosyjskiej interwencji militarnej? Czy Solidarnościowcy obawiają się tego przed 13 grudnia? To znaczy się... Wojska sowieckie to stacjonowały w Polsce od 1945 roku, więc obecność wojsk Związku Sowieckiego nie była niczym nowym w Polsce. Polska należała wtedy do tak zwanego Układu Warszawskiego. To znaczy sądzę, że myślisz o takim no, zbrojnym działaniu, czyli powiedzmy konkretnym strzelaniu, no, zabijaniu ludzi Polaków przez Rosjan. Ewentualnie inne wojska, bo równie dobrze niemieckie, wówczas jeszcze podzielonych, czyli tej części NRD-owskiej, czy czeskie wojska, prawda? Wszystkich państw należących do Układu Warszawskiego. Znaczy ja akurat należę do tej grupy ludzi, którzy uważają, że nie było interwencji, tak zwanej interwencji sowieckiej, ponieważ Związek Sowiecki był wówczas uwikłany, uplątany w wojnę z Afganistanem, która to wojna wiele złego w sensie propagandowym zrobiła na niekorzyść Związku Sowieckiego. Bardzo Rosjanie w tym czasie właśnie z powodu wojny prowadzonej w Afganistanie utrudniane kontakty gospodarcze, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Pewna wymiana myśli technicznych na tym takim wysokim na poziomie została okresowo wstrzymana. I to tak jak gdyby najbardziej prawda, dotykało Rosjan. Także myślę, że nie dlatego, żeby się bali tutaj, prawda, polskich Polaków, bo dla nich nie byliśmy żadną siłą. Zresztą Solidarność, ani jako związek zawodowy, ani jako ruch taki narodowo-społeczny, no myśmy nie dysponowali żadną bronią. Jest tutaj przeciwnikiem militarnym żadnym byliśmy dla Rosjan. Tylko właśnie z powodów takich no, gospodarczych i znaczenia w świecie. I to, co nas jakoś tak, no, im dalej jest od tamtych czasów, tym bardziej to jest widoczne. Natomiast bym powiedziała, że z uporem maniaka ci, którzy no, są zwolennikami wprowadzenia stanu wojennego, uważają, że gdyby nie stan wojenny, to by się Polska całkowicie zanarchizowała i no, nie wiem, co by się mogło stać bardzo z tego, nie potrafię sobie tego wyobrazić. To właśnie ci uważają, że tak, żeby wojska sowieckie tutaj weszły i w związku z tym lepsze, czyli tak zwane mniejsze zło. No nie ma mniejszego, większego zła, zło jest złem, a zważcie na to, to jest bardzo istotne w szczególnych czasach, w obecnych czasach, że co mogą zrobić media, szczególnie telewizja, ale też i radio, i gazety, prasa, podając jakąś interpretację, owijając ją
no, z pozoru wydawałoby się w logiczne argumentacje, a tak się działo przez całe lata 90. To dopiero teraz właściwie od 2 lat, powiedzmy, można tak zupełnie otwarcie różne punkty widzenia i coraz więcej wiedzy historycznej, czyli można samemu wyciągać wnioski. Ale całe lata 90. propaganda była nastawiona na taką jednostronność, jednokierunkowość interpretacji tamtych czasów i słuszności wprowadzenia stanu. Wychodzi to we wszelkiego rodzaju badaniach, bo badania opinii publicznej robione w latach 90. one wskazywały, że większość Polaków to właśnie zgadza się z wprowadzeniem stanu wojennego. Teraz zaczynają się te proporcje odwracać, ale właśnie jak nasze pokolenie dorasta, wasze pokolenie, no trochę starsi od was o parę lat, 5-6 lat, starsi koledzy, koleżanki i zaczynają swoje opinie wypowiadać, mając do dyspozycji dwie bardzo ważne rzeczy, dystans. Dystans do sprawy. Jak idzie dalej, to się bardzo często lepiej widzi. Ale to się większą wiedzą, ponieważ otwierane są archiwa. Myślę, że teraz ja sama też to widzę. Instytut Pamięci Narodowej, który są po wielkich bojach, które właściwie całe lata 90. ten bój taki, bój polityczny, bym powiedziała, w parlamencie się odbywał. W parlamencie, no to na głosy, prawda, na argumenty i na głosowania. O powołanie do życia Instytutu Pamięci Narodowej. Teraz widać, jakim skarbem dla nas jest powołanie Instytutu Pamięci Narodowej. Można się tylko zadziwiać, dlaczego ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej weszła w życie dopiero w 1998 roku. Czyli można się zastanowić, co było połowa 89 roku i prawie całe lata 90. Przecież mieliśmy już wolną demokratyczną Polskę, a Instytut Pamięci Narodowej, czyli wyspecjalizowane miejsce, wyspecjalizowana instytucja, której pracownicy, której ludzie, specjaliści, fachowcy najwyższego rodzaju potrafią dotrzeć do różnego rodzaju archiwaliów materiałów, opracować je i pokazać ludziom, zinterpretować te materiały. Także myślę, że jednym z największych osiągnięć od 90 roku jest właśnie powołanie do życia Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że niezwykle fascynującą jest móc słuchać takich ciekawych słów, nie tylko bohatera tamtych czasów, czy wydarzeń, o którym dzisiaj mówimy, ale jest to osoby niezwykle mądre, takie doświadczenie życiowe, chyba wszyscy to przyznamy. No a teraz taką propozycję, żebyśmy może jeszcze bardziej wczuli się na drodze atmosfery tamtych czasów, chociaż jest to niezwykle trudne. Proponuję, żebyśmy zaśpiewali pieśń bardzo serdecznie, tak się nazywało pana Kaganowskiego, niestety nie żyjemy tego. Zaśpiewali pieśń Mury, która nie wiem, czy mam tutaj prawdę, ale była jak taki formalny, że to jest hymnem, co dalej, właśnie hymnem ludzi, którzy pragnęli wolności. Może jeszcze jedno, że ta pieśń Mury, ona powstała wcześniej, ona nie powstała w 90 roku, ona powstała w latach 70, a hymnu Solidarność miała parę. Zresztą my Polacy chyba mamy taką zdolność tworzenia sobie hymnów, bo hymn jeszcze Polska nie zginęła, ale Rota Marii Konopnickiej jest naszym hymnem, Bogalucica jest naszym hymnem i Solidarność też tych hymnów miała parę, a no właśnie Mury Jacka Kaczmarskiego, ale również jest taka pieśń Solidarni, której muzykę i słowa napisał Częstochowy Jarosław. Pan Stanisław Markowski, mieszkający od lat w Krakowie, który jest fotografikiem i był jednym z pierwszych fotografików, którzy w czasie strajków w 80 roku w Stoczni Gdańskiej pojechał właśnie tam do Gdańska, robił zdjęcia, robił fotografie i wydał potem z tych zdjęć piękny. A w czasie stanu wojennego pan Stanisław robił też zdjęcia, z tym się tego już robił. Jesteś ojcem Marii.
To jeszcze chciałam powiedzieć, że ta pieśń Mury, ona ma 3 czy 4 zwrotki. Po każdej zwrotce jest refren, ten, który śpiewaliście, prawda? Ale ostatni refren troszeczkę ma zmienioną treść. A w treści tego ostatniego refrenu jest, że mury rosną, rosną, rosną. I Jacek Kaczmarski no, zostawił nam takie ostrzeżenie, przesłanie, że to tylko od nas zależy, czy ponowne mury niesprawiedliwości, niezgody, okrucieństwa, czegoś wszystkiego, co jest przeciw człowiekowi, czy to my dopuścimy do tego, żeby te mury wyrosły. Ja mam nadzieję, tak jak ten kolor jest zielony, że no, dzięki wam nigdy się to nie stanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze powiedzieć, jak dzisiaj wygląda dla pani dzień. Ten właśnie 13 grudnia, bo wiem, że ze spotkania na spotkanie dzisiaj pani będzie. No, taki mam dość pracowity dzisiaj dzień. W swojej pracy w bibliotece uzyskałam zgodę swojej pani dyrektor, że nie będę dzisiaj w pracy, bo teraz ze szkoły pojadę na Jasną Górę, a dzisiaj właśnie na Jasnej Górze będzie prymas, ksiądz Józef Plem i będzie sprawował homilię, mszę świętą i mam nadzieję, że homilię wygłosi, a właśnie to czyni 25. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, bo 25 lat temu, 13 grudnia, z tym, że to wtedy była niedziela, był na Jasnej Górze, tak jak wam wspominałam. Potem po mszy świętej biegnę do liceum Sienkiewicza. Tam jest takie spotkanie z młodzieżą no już licealną, które będzie prowadził ksiądz Marian Duda i pan Jarosław Kapsa, też uczestnik ówczesnych wydarzeń, opozycjonista przez całe lata 80., którego córka, jak pamiętam, kończyła tutaj tę szkołę pana Jarosława Kapsy. I potem stamtąd właśnie idę na odsłonięcie uroczystej tablicy pamiątkowej, która będzie jest umieszczona na budynku, w którym się znajdował zarząd regionu przy ulicy Kościuszki, a stamtąd ponownie na Jasną Górę, ponieważ o 3:30 każdego dnia o godzinie 15:30 na Jasnej Górze w Kaplicy Matki Bożej jest msza święta w intencji naszej ojczyzny i ta msza święta jest właśnie od czasów stanu wojennego, czyli ta msza jest już 25 lat codziennie, zawsze o godzinie 15:30. I wszyscy ludzie, którzy czują się związani z Solidarnością, ale też i z ideą wolności, niepodległości, są zawsze na tej mszy 3 grudnia. I taki jest zwyczaj, że po tej mszy świętej zapalamy znicze od figury Matki Bożej na placu przed Jasnogórskim przez Aleję Sienkiewicza, bo tak było robione w stanie wojennym, z tym, że w stanie wojennym nie zawsze było to możliwe. Często ZOMO i pracownicy Służby Bezpieczeństwa nawet to uniemożliwiali, zapalenie świateł. A światło paliło się dla upamiętnienia tych, którzy już no, niestety zginęli, ale też dla nadziei, że przyjdzie czas, no, że będzie lepiej i że będzie wolność. Musimy powiedzieć o tablicy, która jest w kaplicy na Jasnej Górze, a właśnie upamiętniającej Solidarność, bo wiele jest pamiątek na Jasnej Górze po tym roku Solidarność, ale ta jest szczególnie wymowna. Tak, no może zwróciliście na tę tablicę uwagę. Ona jest murowana filar kaplicy Matki Bożej, z tym, że w tę zupełnie pierwszą część, która jest przed kaplicą, czyli jak się wchodzi z tego podwórca prowadzącego do kaplicy Matki Bożej, to tak na wprost pierwszy filar po lewej stronie, tam jest taka duża z brązu, z odlewu brązowego kaplica poświęcona właśnie Związkowi Zawodowemu Solidarność.